Czyli jak to będzie? Have you ever felt? Are you listening? Damn. Yeah. Yeah. Witamy na Zieleniec Open 2022. Siódma edycja przed nami. I piękny layout. Przygotowaliśmy 18 dołków, jak zwykle bardzo prostych i krótkich. Na pewno nie będziecie zmęczeni. Tak. Zapraszamy. W tym roku bijemy kolejne rekordy. Zapisanych mamy 160 osób z 7 krajów. Także będziemy grać od rana do wieczora. W ramach King of the Mountain współpracujemy z turniejem Wesecz, tworząc dwuturniejowy tour i finał w tym roku jest w Zieleńcu. Najniższy wynik sumaryczny z turnieju Wesecz i Zieleniec będzie ukoronowanym King of the Mountain 2022. Otrzyma piękną, wydzierganą przez lokalnego pana rzeźbiarza formę wyjątkową, świetną. Będzie pięknie. W tym roku gramy 3 rundy. Piątek, sobota, niedziela. Jedna runda dziennie, 18 dołków. Tak zwany golf start, czyli zaczynamy wszyscy z dołka numer 1 grupy. Po 4 lub 5 osób zobaczymy, ile ostatecznie zawodników zgłosi się na zawody i prawdopodobnie w sekwencjach co 12 minut będziemy wypuszczać grupy od 8.30, 9 do godziny 14.30, 15. Zieleniec Open rozgrywamy od 2016 roku. Jest to jedyny turniej w Polsce rangi B tier z wypłatami. W tym roku pula nagród wyniesie pierwszy raz blisko 10 tysięcy złotych. Wypłaty przewidujemy dla pierwszych 20% miejsc z każdej kategorii, czyli jak będzie 100 osób w Open, to 20 osób dostaje wypłaty. Za pierwsze miejsce w Open w tym roku przewidujemy ponad 1000 zł nagrody. Słuchajcie, w tym roku dzięki Disc Golf Media Polska pojawi się możliwość oglądania naszego turnieju na żywo. W niedzielę najlepszy flight zostanie nakręcony, więc będziecie mogli na żywo zobaczyć, jak idzie najlepszym. Chcielibyśmy podziękować Disc Golf Media Polska za to, że są z nami, że chcą z nami współpracować i mamy nadzieję, że taka współpraca będzie owocna w przyszłości i pojawi się więcej materiałów nie tylko z naszego turnieju, ale pewnie z innych. I zapraszamy wszystkich do subskrypcji kanału na YouTubie. Pamiętajcie, Disc Golf Media Polska, wspierajcie ich, bo chcemy wszyscy rozwijać disc golfa w Polsce i to jest naprawdę świetny sposób na to, żeby się tak zadziało. Brawa dla nich.